19 maja 2024 rok. A dzisiaj w ramach takich rekreacji i wypoczynku, trochę szwędania się po okolicy, coś tu kawałek nagram z Myśliborskiego lasu. W sumie nigdy tu nie chodziłem i tak sobie coś tu nagram. Nieznany teren. Zawsze chodziłem z drugiej strony tego lasku, od strony Chełmca, a tu jest od strony las, od strony Myśliborza. W sumie coś tu nagram. Takie fajne górki są. Prawdopodobnie jakieś wyrobiska, że ludzie pobierali jakiś kamień na budowę domów, bo na to wygląda. I tam jest później jeszcze jeden lej taki po bombie, prawdopodobnie. Prawdopodobnie, ale z czasów II wojny światowej. Tu też chyba były jakieś mało światła, bo w środku w lesie jestem i pewno będzie nie najlepiej to widać. Tu jest takie wyrobisko. No, chyba że po bombie, ale nie, to nie jest chyba lej po pocisku, aczkolwiek trochę też tak wygląda taki lej. Nie wiem, czy będzie widać na filmie. Wiem, że w tym lesie z opowieści takiego jednego pana Klausa Behr, który mieszkał w okolicznych Piotrowicach, opowiadał, że ludność ta niemiecka głównie, jak były naloty ruskich samolotów, no to uciekali do tego lasu, a ci wiedzieli, że oni w tych lasach siedzą i tu te lasy były bombardowane. Być może, aczkolwiek bardziej mi się wydaje, że to jest wyrobisko teraz, co tu jestem. No, widać taką bazaltową skałę, bo to są bazaltowe góry naokoło wszędzie. Bazalt. O, jeszcze tu sobie pójdę. A nagram coś. Dawno nic nie nagrywałem na mój kanał, także może w ramach rekreacji będę musiał się później odkleszczyć, żeby nie złapać jakiegoś kleszcza. Zobaczyć. Tak to wygląda. I tu jestem w środku, w tym. Wiem, że w czasie przed II wojną światową, jeszcze przed nawet pierwszą w sumie, takie dość popularne było, że ludność chodziła z wiosek i kamień pozyskiwała właśnie w celach budowniczych, budowali domy. I aby pozyskać ten kamień, to właśnie z górek takich przy wioskach najczęściej to było. To zaraz tu wyjdę, a jeszcze tu kawałek pójdę. Coś tu nagram. O, a to bardziej wygląda na lej po pocisku jakimś. Pokażę, to jest takie wgłębienie, na pewno nienaturalne. I tam w dali już jest wioska. A teraz patrzę w kierunku wąwozu myśliborskiego. W oddali oczywiście za tym lasem. Zaraz wyjdę z tego lasu i będzie widok na pałacyk. Tutaj trochę takich krzaków jest, nawet tędy będzie chyba lepiej.
piękny widok na pałacyk w Myślibożu. Nie wiem, czy będzie dość widać. Ten zoom nie najlepiej działa w tym moim aparacie. A lepszego na tą chwilę się nie dorobiłem jeszcze. A w oddali, tam w oddali, to jest miejscowość Jawor. Kawałek się tu jeszcze przejdę. Tam widać tą górkę. Może spróbuję na ten zoom taki dać, trochę nie najlepszy, ale dobra. Jeszcze raz. A my buszowaliśmy tutaj po tym lesie. Pozdrawiam serdecznie.